Bielsko-Biała, jak każde miasto, dzieli się na osiedla i dzielnice. Jedną z takich dzielnic jest Lipnik, miejsce o bogatej historii i niezwykłym położeniu geograficznym, a także, co okazuje się w ostatnich latach, aktywnej społeczności. Ja sprawdzałem, bo mam aktualną mapę Bielska. Państwo macie dokładne rozeznanie. Tam są warstwice 425 metrów. To jest teren podgórski. Proszę się trzymać tego harmonogramu. Pierwsze Biuro Rozwoju Miasta przedstawi ten plan, projekt. Później Rada Osiedla powie krótko, co zrobiła i będzie ten czas na dyskusję i te cenne słowa, które Pan tutaj powiedział. Urząd Miasta wielokrotnie mówił nam o tym, że jeśli nie zmienimy studium, to miejscowy plan jest nie do ruszenia. Tego zrozumienia mojego nie ma w tym zakresie, żeby te tereny dlatego pozbawić jakikolwiek przymiotu, żeby to coś tam można było robić, tylko dlatego, że jest obawa, że będzie tam nie tak, jak oczekuję. Miasto jest przygotowane na udostępnienie takiej ilości przemysłu, nie mając rąk do pracy. Ledwie co udało się dołożyć jeszcze terenów usługowo-produkcyjnych, bo też były już na pograniczu, a nie dokładamy terenów zielonych w tym obszarze, bo... No właśnie, cofniemy się teraz o krok i wyjaśnimy, co powoduje wzmożoną aktywność mieszkańców Lipnika. Lipnik rozpościera się tak naprawdę od... No właściwie można powiedzieć, że mniej więcej od McDonalda przy Żywieckiej już mamy za chwilę, mamy Białą Krakowską, a zaraz potem już tutaj, jak dojeżdżamy do Biedronki, to już mamy Krakowską i aż do granicy z od obwodnicy do granicy z Kozami mamy Lipnik. Mieliśmy tutaj kiedyś wieś, księstwo, potem była dzielnica miasta, a teraz jesteśmy konkretnie na terenie Rady Osiedla Lipnik. To jest dzielnica, taka osiedle, można powiedzieć, Bielska. Tak jak Bielsko jest podzielone na 30 takich terenów przypisanych do Rady Osiedla, tak jesteśmy teraz na terenie Rady Osiedla Lipnik. Powodem, dla którego pierwotnie nasza kamera pojawiła się na zebraniu mieszkańców, była zmiana organizacji ruchu na ulicy Polnej, gdzie w związku z remontem ulicy Krakowskiej odbywa się obecnie ruch jednokierunkowy w stronę Krakowa. To jest rzecz, która była omawiana i z Radą Osiedla, i z mieszkańcami, także to nie jest coś, co myśmy sami wymyślili. Proszę pamiętać o tym, że ulica Polna jest ulicą wąską, dość mocno zabudowaną, bez chodników i głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, była decyzja, tak jak mówię, skonsultowana z mieszkańcami Lipnika, żeby ruch odbywał się w jednym kierunku, czyli na Kraków ulicą Polną, a od Krakowa do centrum miasta ulicą Krakowską, która w tym samym czasie na drugiej nitce jest przebudowywana. W związku z przebudową krakowskiej i ruchem jednokierunkowym na Polnej, kilkuset mieszkańców Lipnika spędza w drodze do pracy czasami godzinę, zamiast 10 minut wcześniej. Jak dowiedzieliśmy się w Radzie Osiedla, mowa była o zamknięciu jednego kierunku na części, a nie na całej ulicy Polnej. Czas łatwo przeliczyć na pieniądze. Oznacza to, że mieszkańcy Lipnika znacząco dokładają się do remontu. Wyrażamy więc tutaj nadzieję, że chodnik, jaki w następnej kolejności powstanie przy ulicy Polnej, wynagrodzi te wielomiesięczne wysiłki. Ale wróćmy do szerszego spojrzenia na Lipnik, o którym głośno było w ostatnich latach z powodu pomysłu renowacji amfiteatru i leśniczówki. Przepiękny teren wokół amfiteatru, który mamy nadzieję, że wkrótce uda się w końcu odbudować, to szansa na odzyskanie leśniczówki, która została wpisana właśnie w 2019 roku do rejestru zabytków. Mamy szansę tak naprawdę, żeby odratować ten oto budynek. Lipnik będzie się rozbudowywał. Są szanse na ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Polnej. Mamy szansę na górkę zaneczkową wokół rekultywowanego ZGO. Mamy szansę na trasy narciarskie, biegówki wokół terenu Krzywej. Rozbudowujemy się i wciągniemy tak naprawdę z tej dzielnicy to, co jest najlepszego, czyli bliskość gór, rekreacja, turystyka, no i takie mieszkanie swojskie na obrzeżach miasta. Moja dzielnica
dzielnica w latach 80., w których się wychowywałam, była dzielnicą zieloną, można powiedzieć, że prawie wiejską. Natomiast po roku 90. nastąpiła budowa domków jednorodzinnych. Dużo osób tutaj z miasta postanowiło się osiedlić. W ostatnich latach troszeczkę nam tą dzielnicę zdewastowali, no trochę brzydkie słowo, ale ja to tak czuję, ponieważ obiecywano nam na przykład obwodnicę przeprowadzić w tunelu, a jak się potem okazało, zrobiono nam ją na estakadzie i przedzielono nam tą piękną dzielnicę obwodnicą, z której jest dość znaczny hałas. Dość uciążliwy element tej podgórskiej dzielnicy to ulica Krakowska ze swoim masowym ruchem. Do niedawna za uciążliwość uznawane były instalacje zakładu oczyszczania miasta. W tej chwili jednak uwagę mieszkańców przykuwa obszar nieużytków przylegający do składowiska. Następną uciążliwość miasto nam chce tutaj zlokalizować w postaci ciężkiej strefy przemysłowej, z którą się decyzją niestety nie zgadzamy, bo uważamy, że to już jest jak gdyby za dużo dla tak ładnej dzielnicy, dzielnicy, gdzie mieszka dużo mieszkańców. Następuje pewien dysonans między bliskością gór, nas tutaj mieszkających, a planami zagospodarowania przestrzennego. Dlatego, że w studium zagospodarowania przestrzennego Urząd Miasta postanowił uwzględnić część terenu Lipnika i przeznaczyć go na strefę przemysłową. Jest to ogromne ryzyko, że możemy tak naprawdę zdegradować część Lipnika i to, co mamy pięknego. Na pewno jest tak, że faktycznie był taki okres, że tam kilka problemów się skumulowało. No i oczywiście no, tutaj mieszkańcy no, mogą mieć takie odczucie, że jest to osiedle i ta dzielnica no, w pewien sposób uprzywilejowana. W 1999 roku pierwsze studium opracowane dla miasta przewidywało tam strefę, ona się wtedy nazywała strefa aktywności i można było tam też lokalizować właśnie takie zakłady produkcyjne, średnie i małe, tak było wtedy powiedziane w tym studium, ale była to już wtedy produkcja. Dotychczasowe studium dawało taką możliwość, aby w tej strefie dopuścić lokalizację budynków usługowo-mieszkalnych i dopuścić lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako uzupełnienie istniejącej strefy mieszkaniowej. Obecnie jest to bardzo mocno ograniczone, czyli również idziemy w kierunku, jak gdyby, ja pozwalam sobie ocenić, że gorszym dla mieszkańców. A co z tymi, którzy mają już teraz domy tam i po momencie postawienia tam jakiejś działalności przemysłowej ich wartość straci, czyli posiadą się stracone wartości? To my nie chcemy z państwem tworzyć jakichś nieporozumień, jakichś niepotrzebnych sprzeczek. Absolutnie, my jesteśmy daleko od tego. Tylko żebyście państwo honorowali mieszkańców tutaj, tej bardzo żywej i impulsywnej części miasta, niesamowicie, bo myśmy w kilku tygodniach mogli zebrać 2500 głosów. To jest ogromna rzecz. Żadna osiedle tego nie zrobi. Urbaniści, którzy są no, specjalistami w tym zakresie, no, stwierdzają, jaki dany teren ma, powiedzmy, predyspozycję. Natomiast musimy pamiętać, że mówimy o terenie, który przylega do wysypiska odpadów. No i swego czasu po prostu postanowiono, i to jest konsekwentnie utrzymywane w kolejnych dokumentach planistycznych, że w związku z powyższym nie powinno tam być zabudowy mieszkaniowej, a z kolei, żeby te tereny miały określoną wartość, stwierdzono, że na tych terenach mogą być usługi oraz produkcja. Mówi się nam, że wysypisko nie będzie uciążliwe, to nie dokładajmy obok tego uciążliwej strefy, bo to jest wręcz niegospodarność. Wydaliśmy miliony na to, żeby zamknąć wysypisko, ograniczyć jego uciążliwość, a teraz chcemy pozwolić prywatnym przedsiębiorcom truć mieszkańców Bielska-Białej. Każdy dokument planistyczny, no jego podstawowym elementem jest to, żeby on został skonsultowany z lokalną społecznością, natomiast no musimy pamiętać o jednym, że akurat no my robimy nowe studium i musimy pamiętać, co tam na tym terenie było wcześniej zaplanowane, no bo mówimy o takiej sytuacji, w której właściciele tych gruntów mają określone prawa, no i te prawa te również będą walczyć. W przypadku, kiedy gmina zdecydowałaby, że na przykład dzisiaj na terenie
którym dopuszczona jest, powiedzmy, działalność gospodarcza, zdecyduje o tym, że na przykład będzie można tylko i wyłącznie, będzie mogła być zieleń, no to tacy mieszkańcy w przypadku uchwalenia planu miejscowego, no mogliby czuć się z tego tytułu poszkodowani. No właśnie, przecież działalność gospodarcza jest w naszym kraju dozwolona. Ludzie kupują ziemię nie tylko po to, żeby na niej mieszkać, ale również, żeby się z niej utrzymać. Zapytajmy o opinię inwestora. W 2012 roku nabyłem ten teren i wtedy obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I przeznaczenie tego terenu wynikające z tego planu to była produkcja, usługi, magazyny, składy. W tej chwili została stwierdzona częściowa nieważność tego planu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Plan został uchylony w części akurat tej, która obowiązuje to miejsce, ale jest aktualne studium, które jest dokumentem nadrzędnym i studium dopuszcza taki rodzaj działalności, która w tej chwili jest tutaj prowadzona, czyli składowanie tych materiałów. Tak docelowo chciałem tutaj przenieść siedzibę swojej firmy, to są takie usługi budowlane. Jakaś tam niewielka hala magazynowo-warsztatowa, do tego jakiś skład materiałów budowlanych. Cały teren tak naprawdę od potoku Krzywa aż do terenów ZGO to jest ponad 2 km odległości. Na dzień dzisiejszy to jest teren zielony, natomiast im bliżej ulicy Krakowskiej, tym większa zabudowa jednorodzinna. Tutaj mnóstwo ludzi się buduje przy ulicy Krakowskiej i wbija się, można powiedzieć, w te tereny zielone zabudową mieszkaniową. I cała część za potokiem Krzywa, od strony ulicy Krańcowej, to jest jedna wielka dzielnica domków jednorodzinnych. I tak naprawdę, tu jest płasko, ale jeśli popatrzymy w teren, to jest wszystko na jednej wysokości. Te domki jednorodzinne będą dokładnie pod oddziaływaniem terenu tych przedsięwzięć, które będą na terenie planowanej strefy przemysłowej. Bo tu mamy dolinkę, a potem znowu pogórek. Ja rozumiem, że gdzieś trzeba umiejscowić fabryki, też takie, które stwarzają uciążliwość. Natomiast powinno się szukać takich obszarów, a w Bielsku są takie obszary, gdzie wokoło takiego terenu nie ma domów jednorodzinnych. A w naszej dzielnicy, tam gdzie jest usytuowana w tej chwili ta strefa przemysłowa, z trzech stron są usytuowane domki jednorodzinne i to w bardzo bliskiej zabudowie. Z mojej strony wygląda to w ten sposób, że tutaj do najbliższych budynków, które znajdują się za moimi plecami, kościół w Małych Kozach na ulicy Krzemionki, jest w linii prostej około 400 metrów. W drugą stronę, w stronę śmietnika, mamy również w linii prostej 700 metrów, także no tutaj nie może być mowy o zakłócaniu jakiegoś najbliższego sąsiedztwa, ponieważ ani hałas, ani jakieś inne tutaj, które mogą być spowodowane moją działalnością, nie będą nikomu bezpośrednio przeszkadzały. Te tutaj protesty, które są podnoszone, no to jest za bardzo już nie mam tutaj zrozumienia dla tego celu, w jakim to celu jest tutaj robione. Znaczy ludzie się buntują, bo mieszkańcy jakby tutaj akurat przez tam część swoich, można powiedzieć, współmieszkańców, są przekonywani, że to studium, to ono chce im zrobić jakąś krzywdę. Natomiast ja tutaj akurat podkreślam to cały czas, że studium jest dokumentem strategicznym, który określa tylko kierunki i uwarunkowania. Natomiast plan miejscowy to jest to miejsce, które będzie robione w oparciu o to zmienione studium. I w tym planie miejscowym już będą takie zapisy, które mają chronić lokalną społeczność przed tymi negatywnymi skutkami, których oni się obawiają. Natomiast no, to są takie czysto teoretyczne dywagacje na ten temat na dzień, znaczy no, w chwili obecnej. Czy w społeczeństwie jest potrzebna każda dziedzina, jest również potrzebne takie zaplecze techniczne, bo każdy się chce wybudować. Teraz mamy przebudowę krakowskiej, no gdzieś znajduje się to zaplecze, no akurat tak się złożyło, że tu jest bliskość tej przebudowy, jest tu zaplecze kanalizacyjne. Jakieś te kruszywa są niezbędne, materiały budowlane, no to tak jakoś to trzeba wybudować. No, nikt nie chce mieć tego, wiadomo, w sąsiedztwie bezpośrednim za płotem, ale ja uznałem, że tutaj nie mam sąsiadów bezpośrednich, jest ta odległość w każdą stronę tutaj zachowana i uznałem, że to jest miejsce, tym bardziej, że jest ta bliskość śmietnika i od końca lat 90. przeznaczenie tych terenów tutaj w planistycznie w Biurze Rozwoju Miasta było pod strefę takiej aktywności gospodarczej. Ja jestem nadal pełna nadziei, że uda nam się uzyskać kompromis z Urzędem Miasta, tak jak to miało miejsce w przypadku ZGO,
gdzie usiedliśmy razem do prac i udało się po prostu to ZGO tak zmodyfikować, że w tej chwili nie występuje raczej uciążliwość smrodowa w Lipniku. I tutaj też mam taką nadzieję, że po prostu dojdziemy razem z urzędnikami do tego kompromisu, że uda się wypracować taką strefę, która dla mieszkańców będzie zadowalająca i przede wszystkim nie będzie nam szkodziła. Tak naprawdę ten obszar rysuje się sam. Można powiedzieć, że po pierwsze bardzo duża ekspansja budowli budynków jednorodzinnych od strony krańcowej. Tam mamy bardzo dużo chętnych ludzi na to, żeby się budować i oni się budują. Cała okolica ulicy Polnej i Krakowskiej na dzień dzisiejszy to jest jeden wielki plac budowy. Mamy tu kilka inwestycji deweloperskich. Także po pierwsze wzdłuż szlaków tych takich zurbanizowanych mamy budynki mieszkaniowe, a do tego, co tutaj więcej mówić, to jest teren zielony, to jest rekreacja. Tu mamy łąki, mamy blisko Naturę 2000, mamy blisko amfiteat Leśniczówkę, Beskid Mały i należy to po prostu najnormalniej w świecie zagospodarować, żeby skorzystać z tego skarbu, jakim są góry. Czyli strefa rekreacyjno-turystyczno-usługowa. Takie rzeczy tutaj mogłyby być. Pewne jest, że mieszkańcy Lipnika są przykładem społeczeństwa obywatelskiego. Reagują, dyskutują, negocjują i często dochodzą do porozumienia, wykorzystując przy tym dostępne środki prawne po to, aby w miejscu, w którym żyją, żyło im się lepiej. Popatrzmy tutaj na ten piękny teren. Mamy las dookoła, przychodzimy tutaj i patrzymy, fajnie jest, nawet kupiłbym tu obok działkę, ale nie mam tej świadomości, że ktoś w terenie górzystym zaprojektuje na przykład strefę przemysłową. Na całym świecie wszystkie te strefy przemysłowe są poza granicami praktycznie jakichkolwiek domostw, a przede wszystkim są oddzielone szerokim pasem zieleni. Łatwo jest powiedzieć, trzeba było sobie iść do urzędu i sprawdzić. Gdybyśmy 12 lat temu mieli taką świadomość, jak dzisiaj, to mi się wydaje, że nie byłoby zgody oficjalnej na powstanie strefy przemysłowej. Kiedy weszliśmy do Unii, zostaliśmy szeroko zachęcani do tego, aby tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Ja uwierzyłem w to osobiście i moi ludzie z Rady Dzielnicy również, że to polega na prawdzie, a nie na fikcji. A droga do prawdy jest czasem kręta, czasem pod górkę. Po drodze liczą się argumenty, determinacja, zaangażowane środki, a na końcu pojawia się zwykle jakaś półprawda.